14 maja wspominamy świętą Marię Dominikę Mazzarello, dziewicę. Maria Dominika przyszła na świat w Mornes, w Piemoncie, 9 maja 1837 roku. Była najstarszą wśród siedmiorga dzieci, rolników, Józefa i Marii Magdaleny Calcagno. Kiedy miała 6 lat, w dniu 24 maja 1843 roku, w pobliżu jej domu poświęcono kapliczkę pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i świętego Wawrzyńca. Jako dziecko wiele razy tam podążała, aby stroić ołtarz i spędzać na modlitwie wolny czas z tą, która miała ją w przyszłości powołać na współzałożycielkę zgromadzenia zakonnego pod wezwaniem córek Maryi Wspomożenia Wiernych. W domu panował klimat głębokiej pobożności, jednak we znaki dawała się bieda. Z tej przyczyny ojciec był zmuszony przenieść się do majątku markizów de Ore i wynająć winnicę. W roku 1863 cholera zdziesiątkowała ludność. Zmarł na nią starszy brat Marii Dominiki wraz z żoną, pozostawiając osierocone dwie dziewczynki. Józef Mazzarello przyjął jedną, a stryj drugą siostrę. Tak więc już i tak liczna rodzina Marii Dominiki powiększyła się o jeszcze jedną osobę. Pobożna matka pilnie przestrzegała, żeby wszyscy uczestniczyli w niedzielę i w święta we mszy świętej. Odpytywała dzieci, co kapłan mówił na kazaniu, by skłonić je do uwagi. Zaszczepiała w dzieciach serdeczne nabożeństwo do Matki Bożej. Nie pozwalała im oddalać się zbytnio od domu, aby ktoś nie zgorszył ich niewinnych dusz. Podobnie religijny był ojciec. Dzieci zaprawiono także do pracy, by była podstawą utrzymania rodziny. W 10 lub 11 roku życia Marii Dominiki miejscowy proboszcz, a w przyszłości kierownik jej duszy, Dominik Pasterino, dopuścił ją do pierwszej komunii świętej. W 1849 roku otrzymała sakrament bierzmowania. Już w czasie pierwszej komunii świętej Maria Dominika złożyła ślub do zgonnej czystości. Za pozwoleniem matki, w towarzystwie ciotecznej siostry, Petronelli, codziennie rano udawała się do miejscowego kościoła na mszę świętą. W domu nie było zegara, budziła się więc na wyczucie, często bardzo wcześnie. Kiedy zastawała kościół zamknięty, klękała przed bramą i modliła się. Bywały deszcze i śnieżyce, ale to nie zniechęcało dzielnej dziewczyny. Pokrzepiona mszą świętą i codzienną komunią świętą, z całym zapałem oddawała się ciężkiej fizycznej pracy. W roku 1858, kiedy rodzina Mazzarello była zajęta pracą winnicy, złodzieje okradli cały dom. Ojciec, nie czując się bezpieczny na odludziu, powrócił do miasteczka, gdzie zakupił skromny domek. Maria Dominika miała wówczas 21 lat. W tym czasie, za zgodą proboszcza, zostało założone w wiosce przez miejscową nauczycielkę Stowarzyszenie Córek Niepokalanej. Maria należała do pierwszych członkiń. W roku 1860 wybuchła epidemia tyfusu, zabierając liczne ofiary. Została nią dotknięta również rodzina stryja. Za zezwoleniem rodziców Maria Dominika udała się tam, by ich pielęgnować. Wyzdrowieli na szczęście wszyscy, ale zachorowała Maria. Jej stan był tak dalece beznadziejny, że myślano o jej pogrzebie. Wbrew jednak wszystkim przewidywaniom wyzdrowiała, choć przez całe życie pozostała kaleką. Była tak osłabiona, że męczył ją najmniejszy wysiłek. O ciężkiej pracy w polu nie mogła już marzyć. Miała wówczas zaledwie 23 lata. By nie być ciężarem dla rodziny, codziennie chodziła do miejscowego krawca, uczyła się u niego i zarabiała. Zaczęła z czasem przyjmować do swojego domu ubogie dziewczyny i uczyć je krawiectwa. Niedługo jej mieszkanie okazało się za małe. Dzięki pomocy proboszcza wynajęła większe. Swoje podopieczne uczyła nie tylko zawodu, ale także życia chrześcijańskiego. W 1860 roku na regionalnym zjeździe kapłanów Acqui ksiądz Pasterino zetknął się ze świętym Janem Bosco. Kiedy opowiedział mu o Stowarzyszeniu Córek Niepokalanej w swojej parafii, Jan Bosco wyznał, że od dawna już nosił się z myślą o założeniu żeńskiego zgromadzenia zakonnego do pracy nad dziewczętami. Na zaproszenie proboszcza w roku 1864 przybył do Mornes. Rozpoznał, że to właśnie tu powinna rozpocząć się historia nowej rodziny zakonnej. Proboszcz zakupił odpowiedni plac,
i wybudował na nim dom z 7 pokojami. Tam przeniosła się Maria Dominika wraz ze swoimi dziewczętami. Część pomieszczenia zajmowały dziewczęta bezdomne, część stanowiły pracownie krawieckie, a część świetlica, w której gromadziły się dziewczęta z całej wioski na rozrywkę i pobożne ćwiczenia. Tymczasem wystawiono kolegium dla chłopców świętego Jana Bosko, który oddał je w roku 1872 dla Marii Mazzarello i jej podopiecznych. W tym samym roku odbyły się pierwsze obuczyny zakonne, których dokonał sam święty Jan Bosko. W roku 1878 ułożył on regułę i dał nowej rodzinie zakonnej nazwę Córek Maryi Wspomożenia Wiernych, chociaż siostry są znane powszechnie jako salezjanki. Po śmierci księdza Pasterino w roku 1874 opiekę nad nowym dziełem powierzono księdzu Calgiero, przyszłemu kardynałowi. W roku 1873 Rzym oddał siostry pod kanoniczną opiekę zgromadzenia salezjańskiego. 3 lata później zgromadzenie zatwierdził miejscowy biskup. Zaczęły powstawać nowe placówki. W roku 1879 salezjanki przeniosły się z Mornes do Monferrato, gdzie mogły rozwinąć szeroką działalność. Odtąd dom ten zaczęto uważać za macierzysty. Maria zmarła 14 maja 1881 roku w opinii świętości. Jej beatyfikacji dokonał papież Pius XI w roku 1938, a kanonizował ją Pius XII w 1951 roku. Zgromadzenie salezjanek należy dziś do najprężniej działających zgromadzeń żeńskich. Módlmy się. Boże Ojcze, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętej Marii Dominice, ze względu na jej pokorę i żarliwą miłość, dajesz nam świetlany wzór chrześcijańskiego i zakonnego życia. Spraw, abyśmy w prostocie ducha byli na co dzień świadkami Twojej ojcowskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.